Witajcie. Tym razem to nie Andrzej. Witam was serdecznie. Mam nadzieję, że w miarę dobrze mnie słychać. Zatrzymałam się po prostu, zjechałam z drogi, bo zobaczyłam ten cudowny widok i chciałam się koniecznie z wami nim podzielić. Bardzo wam dziękuję za dotychczasową interakcję ze mną, za wspaniałe live'y, za mnóstwo komentarzy, którymi się podzieliliście. Wiele z nich sugerowało, żebym założyła swój kanał. I tak też się stało. Także bardzo serdecznie zapraszam do jego oglądania. Kanał jest po angielsku, nazywa się Seven Steps to Heaven, czyli 7 kroków do nieba. I możecie oczywiście polecać go swoim przyjaciołom z zagranicy. Wiem, że niektórzy już pytali Andrzejka o to, czy będzie w końcu nagrywał po angielsku, bo chcieliby pokazać komuś, kto nie zna polskiego, albo czy zrobi napisy. Powiem wam, kochani, że robienie napisów w każdym języku jest bardzo czasochłonne, jest to ogromnie ciężka praca. Także podziwiam wszystkich, którzy na swoich kanałach zamieszczają takie napisy i dbają o to, żeby docierać do jak największej liczby widzów. No osobiście stwierdziłam, że skoro angielski jest dla mnie, no tak samo mi się mówi, nawet czasami trochę lepiej niż po polsku, czasem łatwiej jest się w tym języku wyrazić, to po prostu cały swój kanał zrobię po angielsku. W miarę myślę, że Polacy, wy wszyscy jako świadomi odbiorcy też ogarniacie angielski mniej lub bardziej i będzie nam dane się dogadać. Oczywiście tutaj też dalej będę nagrywać. Wiem, że znajdą się też widzowie, którzy z tym angielskim mają troszkę problem, więc wiele filmów będzie podobnych, nagranych tu i tu. Nawet niekiedy te same. Podejrzewam, że nie uda mi się zrobić tego tak, żeby to było dokładnie to samo słowo w słowo powiedziane, dlatego że filmików nie uczę się na pamięć w żaden sposób, nie rozpisuję ich sobie na punkty ani nic takiego. To po prostu płynie, natomiast tematyka postaram się, żeby się pokrywała, żebyście merytorycznie byli na bieżąco, żebyście mogli jak najlepiej skorzystać z porad zdrowotnych. Jeśli chodzi o moją dotychczasową działalność indywidualną, to tutaj nic się nie zmieniło. Jak najbardziej dalej możecie dzwonić na sesję. Numer jest jeszcze ten sam, chociaż niebawem być może zmieni się na austriacki albo po prostu pojawi się dodatkowy. Tak czy siak na Skype'ie czy na WhatsAppie, tak samo możemy się umawiać, możemy prowadzić sesję. Idzie to świetnie, jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa z tego, że dzwonicie, że te sesje dają wam mnóstwo niesamowitości, takiego efektu, który jest po prostu widoczny od razu. A, przerwa, bo Robert zadzwonił. Musimy wyciąć. Ostatnio miały nawet miejsce kilka razy takie niesamowite zdarzenia, że osoby, które chciały po prostu zadzwonić na 3 minutki, porozmawiać o tym tylko jak to wygląda, o co chodzi, co ja właściwie robię, już po dwóch zdaniach zaczynały opowiadać swoją historię, sesja zaczynała płynąć, tematy się przerabiać i ja właściwie nie musiałam mówić nic, tylko po prostu powiedziała: aha, aha, to już wiem, to już rozumiem, dobra, to się umawiam. Także coś pięknego, coś niesamowitego, wspaniałe wyrazy wdzięczności, ogrom zmienionych losów, zmienionych żyć, wyzdrowień, lepszego samopoczucia, dobrych wibracji i miłości. Także przesyłam wam to z wzajemnością, przesyłam z wdzięcznością. Jeszcze raz pokazuję widok dużo piękniejszy niż ja gadająca. Bardzo proszę. No nie trzeba komentarza. Jeszcze raz zapraszam na kanał Seven Steps to Heaven. Zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, będzie mi bardzo, bardzo miło, dlatego że to dopiero raczkuje. Tych subskrypcji jest teraz może naście wyświetleń, chyba z 50, ale pierwszy filmik już tam jest. Także oglądajcie uważnie, oglądajcie świadomie i do zobaczenia.